Proszę państwa, to jest pies. Witam po 2 miesiącach. Krótka przerwa. Oto główne. Dlaczego nie było? Pies orków wleciał do domu. Ale w ramach tego macie Kemeren. Tak więc elo. Nie wiem, jak bym to ustawić. Czy bardziej tak? Czy bardziej tego gościa, żeby było go widać? A mnie tam w piździe? Myślałem, że będzie lepiej, że będzie łatwiej. Ale wybijam się strasznie, bo tutaj siebie widzę, tu jesteście wy, tu jest Bajzel Badyl i it's kinda hard to focus on everything. But okay, dobra. Co my tutaj mamy do zrobienia? Nieważne. Totalnie nieważne. Zrobimy sobie taki myk, że ja i tak za chwilę będę musiał pewnie pójść gdzieś, więc po prostu sobie pobiegam, pozbieram wszystkie questy, jakie są. Itemy z Silbach i widzimy się w sumie za chwilę. Proszę państwa, to jest pies. I będzie nam towarzyszył w tej wspaniałej przygodzie. Więc anonimowy ja, pograł sobie chwilę z takim ustawieniem kamery, żebyście sobie patrzyli na pieska, jak on tutaj leży. A ja już wróciłem po nagłym telefonie. Pobiegałem trochę po Silbach. W sumie za dużo tutaj rzeczy nie znalazłem. Tak jakby, więc wywalone. Aha, to jest ten quest, który skopałem, bo mogliśmy mieć darmowe mięso dzika, ale ja ich nie zlutowałem i sobie ciała zniknęły. Fajnie. Tak więc to jest herbata, to jest pies, to jest mikrofon, a to jest moja morda. I wracam serdecznie, Hir. Tak więc Badyl będzie nam towarzyszył w podróży. Mam Union Scripted poinstalowane. Stwierdziłem, machnę, niech będą. Delikatnie mi to jednak usprawni całe to poruszanie się po tym świecie. Miałem nie abuzować biegania, ale jednak to jest tak uzależniające, żeby szybciej jakoś się poruszać, że masakra. Aha, jakiś skórzany mieszek też znalazłem w okolicy. Tu jest kuferek. Kuferek sobie możemy zwinąć. Tylko chwila. F10. Zgrałem na SSD-ka, ale dalej się zapisuje wolne jak gówno. I miałem problem, bo wrzuciłem jony, nie działały. Wrzuciłem directa, nie działał. Pierwojad, kretoszczur, owcza skóra. Dobra. No i coś mi się bugowało, nie chciało to przejść. No ale już wywalone jajeczka. Brawo, Marvin. Będziemy się po prostu... już działa, już wszystko działa i tyle. O, w skrócie. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie. No dobra, jednak są jakieś dodatkowe questy. Cześć, w końcu jest... Po prostu jestem głupi. Ja lecę do Albyna. Tam jest dużo gadania, które w sumie postaram się wam jakoś streścić. Jest w miarę nudne. Ogólnie nas prowadzi, jakie tam funkcjonują prawa i tak dalej, i co jest za roboty. Tak więc dużo tutaj nie będzie ciekawych rzeczy. Jak mamy ci? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez... Jeśli troje z twoich... przyjaciół, obieca się tym z... Porozmawiam z nimi. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej... Dobra, dostaliśmy najgorszą robotę w miasteczku. W sumie, jak jesteśmy już przy tej bramie, to myślę, że możemy polecieć w stronę tej łodzi. A ona znajduje się... Somewhere here. Most jest, łódka jest chyba tutaj. Zdaje się, że słyszę wilki po drugiej stronie mostu, może zwęszyły Rolfa. Wilki. Ja widzę tylko ścierwojady i topielce. Skrzynia pełna ryb. Wino Arazola. Okej.
Ach, on u góry siedzi. Skakujemy do niego. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia... Bestia? Gdzieś tutaj, tak? Była jakaś straszna bestia. Olo, chyba że to z przodu to coś, to jest ta bestia. To jest to? Okej. Chyba po fakcie dokonanym zabiliśmy strasznego stwora. Dzięki. Nie, jestem twoim dłużnikiem. Okej. Chwila. To wszystko. Polkart. Rolf. O, dziękuję. Były jakieś... Parę wilki? Tak blisko. 575 expa? Trzeba będzie... Te zwierzęta to... Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi ryba. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało te... Weź te parę monet. Dzięki, przydadzą się. To ja dziękuję w imieniu... A teraz wybacz. Swoją drogą. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki o licznej bestii terroryzującej okolice. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracają... Jeśli Rolf faktycznie... No, i tutaj wpada ten cały motyw z bestią, która terroryzuje Silbach. Badyl, mogę położyć rękę, czy nie mogę? Czy musisz im gryźć? Ej! Mikrofon zostaw, mówi. Śmierdzi ci spyska, wiesz? Piaseł, śmierdzi ci spyska. Wyspał się i już będzie wariował. Kończyłeś? Pomocy! Stop it. Jedna, druga, trzecia. Trzy osoby były bodajże potrzebne. Kochana córka. Nie idę jeszcze załatwić od razu miejsce na cmentarzu. Bo... To też jest taki quest na szybko do pogadania chyba. Tak? W sumie to... To po co... A kto mi jeszcze został? Goddammit. I nie mam pojęcia. Szczerze, nie wiem. Chyba, że muszę czekać, aż oni naprawdę... No dobra, w międzyczasie sobie posprzątam ten cmentarz z tych chwastów. Ile chcę? Nie bądź taki bez... Niech no. No, ja teraz kalkuluję. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. Jeszcze się... Ile chcę? Nie bądź... Wiecie co, pierdolę. Dobrze. Płacimy te 50... Dziękuję, ba. Niech, a teraz... Nie mi powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił. No i super, tylko idziemy najpierw w kimono. Oczywiście save, w razie by się na nas rzucił. Idę po tego laczka, bo nie wytrzymam. Czajcie. Wezmę go na spacer, w sensie Badylka, i stwierdzę, że... God damn it, jak to jest zbugowane. No, wezmę go na spacer. Które wymęczy bestię, bo przecież kable mi gryzie wszystko. Ja pierdolę. No... Pies jest jakiś broken, popsuty mocno. O, patrzcie, Rick sobie żyga. Autentico, nie wiem z kim teraz pogadać, żeby pchnąć tego questa. Nie mam też pojęcia, gdzie jest Ezekiel. Chyba, że on będzie siedział. Muszę poinformować o tym Ezekiela. On może być czasami już na plaży gdzieś tam. Nie, dobra, wiecie co? Ja lecę, bo pies mi tutaj drapie.